4 lutego wspominamy świętą Weronikę. Weronika, towarzysząc Jezusowi niosącemu krzyż na górę Kalwarię, wytarła mu chustą twarz. Jak przekazuje tradycja, otrzymała w zamian odbity na płótnie obraz jego oblicza. Właśnie z tego powodu jest patronką m.in. fotografów. Jej postać ani razu nie jest wspominana w Ewangeliach. Pojawia się dopiero w pismach apokryficznych około IV wieku. Jej imię pochodzi prawdopodobnie od grecko-rzymskiego określenia vera eikon, czyli prawdziwy wizerunek. Jej istnienie było utrwalone w pamięci chrześcijan przez licznych twórców. W wiekach średnich, kiedy w Jerozolimie powstawało nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w jednej ze stacji upamiętniono otarcie twarzy Jezusa. Legendy głoszą, że chusta świętej Weroniki miała być przechowywana przez papieży w Rzymie. Jednak istnieją podania twierdzące, że wizerunek został ukradziony. Temat rysunków nieludzką ręką uczynionych rozpala ludzką wyobraźnię od stuleci i do dziś nie brakuje wiernych, którzy chcieliby wiedzieć, jak wyglądał Chrystus, kiedy chodził po ziemi. Całun turyński, Mandylion z Edessy, Święte Oblicze z Manopello czy Całun z Oviedo to wciąż jedne z najbardziej tajemniczych relikwii. W ikonografii Weronika przedstawiana jest z odbitym wizerunkiem twarzy Chrystusa. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudziły nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.